9 lutego 2024 roku, tuż po godzinie 23, oficer dyżurny bełchatowskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który został ugodzony nożem. Zdarzenie to miało miejsce na jednej z posesji na terenie gminy Kluki. Okazało się, że cios zadany ofierze był śmiertelny. Prowadzona przez medyków akcja reanimacyjna nie przywróciła funkcji życiowych 38-latkowi. Na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalili, że do tej tragedii doszło w czasie alkoholowego spotkania, w którym uczestniczyły 4 osoby. Sprawca oraz towarzyszące w tym spotkaniu dwie kobiety w wieku 40 i 42 lat finalnie trafili do policyjnej celi. Wszystkie te osoby w chwili zatrzymania były nietrzeźwe. Mundurowi ustalili, że w trakcie tego spotkania, w trakcie libacji alkoholowej doszło do awantury, w wyniku której 60-latek ranił nożem swojego kolegę. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne pomocne w odtworzeniu przebiegu tego dramatycznego spotkania, zabezpieczyli również narzędzie zbrodni. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zarzut zabójstwa usłyszał 60-latek. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy. Kodeks karny za zabójstwo przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności.